Witam w programie Niemiecki w parę minut i dziś, tak jak obiecałem, zrobimy sobie test. Test będzie bez rozwiązań. Rozwiązania udostępnię dopiero za tydzień, tak żeby każdy miał czas rozwiązać sobie test, a później sprawdzić z rozwiązaniami, które później udostępnię. Przejdźmy zatem do pierwszego pytania. Mam nadzieję, że wszyscy powtórzyli wiadomości. Pytanie: Wie geht's? Mamy dwie odpowiedzi do wyboru. A. Ich heiße Arek. Czy może B. Danke gut. Kolejne pytanie to Wie heißt du? I odpowiedź A. Ich heiße Arek. Czy może odpowiedź B. Ich wohne in Mysłowice. Wo wohnst du? Tym razem trzy odpowiedzi do wyboru. A. Ich wohnst in Mysłowice. B. Ich wohne in Mysłowice. C. Ich komme aus Polen. Woher kommst du? Ich wohne in Mysłowice. Ich komme in Polen. Ich komme aus Polen. Kolejne pytanie to Welche Sprachen sprichst du? Odpowiedź A. Ich weiß nicht. Odpowiedź B. Ich spreche Deutsch. Odpowiedź C. Ich sprachen Deutsch. Kolejne pytanie to Wie alt bist du? Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin du. Ich habe 33 Jahre alt. Teraz musicie Państwo zdecydować, was ist richtig, czyli które z podanych zdań jest prawidłowe. A. Wie heißt du? B. Woher wohnst du? C. Ich 33 Jahre alt. I teraz pamiętacie Państwo pewnie z poprzednich odcinków krowę. I teraz przypominając sobie sytuację z tą krową, o którą liczbę się rozchodzi? A. 5. B. 15. C. 50. Teraz przechodzimy powoli do liczb. Która odpowiedź prawidłowa? 6 to sechs, sechs, czy może six? Czy 40 to vierzehn, achtzig, czy może vierzig? Czy liczba 69 to 69, 96, czy może 94? I 34, czy to jest 43, 34, czy może 34? 113. Czy 113 to 130, 113, czy może 311? Teraz przechodzimy do godzin. Mam nadzieję, że godziny również Państwo powtórzyliście. Czyli pytanie, wie viel Uhr ist es? I mamy do wyboru trzy odpowiedzi. A. Es ist halb neun. B. Es ist halb zehn. Czy może C. Es ist halb elf. Kolejna godzina to 11.30. I czy 11.30 to Es ist kalt. B. Es ist halb zwölf. Czy może Es ist half past elf. Następna godzina to 8.10, jak Państwo widzą. I która z odpowiedzi jest prawidłowa? Es ist 8 Uhr 10. Es ist 10 nach 9. Czy może es ist 8 Uhr? Kolejna godzina to 2.15. Wie viel Uhr ist es? Es ist 10 nach 2. Es ist 5 nach 2. A może es ist Viertel nach 2. I teraz macie Państwo znowu do wyboru trzy odpowiedzi.
mamy po lewej stronie kota i które z tych podanych zdań po prawej stronie to zdanie prawdziwe, prawidłowe. Das ist keine Katze. Das ist eine Katze. Czy może das ist ein Katze. O to samo rozchodzi się w tym zadaniu. Das sind keine Kinder. Das ist Kinder. Czy może das sind Kinder. Która z tych podanych ABC jest prawidłowa? Pamiętacie Państwo, mieliśmy też w programie w akwarium, przypomnę tak dla podpowiedzi, dziewczynę. I jaki rodzajnik ma dziewczyna? Die Mädchen, das Mädchen czy der Mädchen? Przechodzimy teraz do pytania wann bist du geboren, czyli przypomnę tylko, kiedy się urodziłeś. I mamy do wyboru am 3. August, der 3. August i am 3. August. Welches Datum ist heute? Znów mamy trzy możliwości. Heute ist am 5. November. Heute ist der 5. November. Heute ist der 5. November. A teraz, proszę Państwa, co to jest? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Czy to, te wymienione rzeczy to Jahreszeiten, Ordnungszahlen, czy może Wochentage? Teraz proszę, skupimy się na pogodzie, czyli te chmurki Państwo widzą i o co tu chodzi? Es schneit, es regnet, czy może es ist windig? Pamiętacie Państwo odcinek z Fil i File? To właśnie to jest tutaj sprawdzane. I mamy zdanie ich habe Zeit. I która z odpowiedzi jest prawidłowa? Fil, kein czy może file? Pamiętacie Państwo, mieliśmy słowa podobnie brzmiące, ale o innym znaczeniu na przykład, o mylącym znaczeniu. I teraz tak, der Konkurs, czy to jest dyrygent, awaria, czy może upadłość? I teraz pytanie z pewnego teleturnieju. Jak ma na imię Adam Małysz? Czy to jest Bożena, Joanna czy Adam? Mam nadzieję, że Państwa nie zmyliłem tym dowcipnym pytaniem. I takie pytanie końcowe to ile było pytań w ogóle w teście? Też proszę sobie zliczyć, abyście Państwo mogli później porównać, ile punktów, na ile Państwo zdobyliście. A na zakończenie mamy Witz. Einen Witz. Wir haben einen Witz. Mamy dowcip. W którym to dowcipie oczywiście poznamy das słowo, słowo das Bier, czyli piwo. I teraz opowiem Państwu oczywiście dowcip prosto z fabryki sucharów. Czyli dwóch panów pojechało sobie do Niemiec, wchodzą do knajpy i tak się rozglądają. I ten jeden mówi do drugiego, ty wiesz co, napiłbym się piwa. A ten drugi mówi, wiesz co, ja też. No i tak się rozglądają, nagle ten jeden patrzy do drugiego i mówi, ty, skąd masz piwo? A on mówi, pisało bier, to wziąłem. I bier, tak właśnie pisze się w języku niemieckim piwo, czyli das Bier to piwo. Proszę Państwa, to wszystko w dzisiejszym odcinku, czyli w odcinku, w którym był test. Proszę Państwa, proszę sobie rozwiązać, spokojnie odpowiedzi zapisać, a kiedy już udostępnię rozwiązania, będzie można sobie sprawdzić. W każdej chwili możecie sobie Państwo oczywiście zrobić pauzę, przytrzymać na chwilę, zastanowić się. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Das ist alles für heute. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal.